się dzieje, Monki? Wjechałem w jakąś sekretę szukrów. No panie, no kurde, leć, bo tu nie ma czasu. Tu nie ma czasu na te nakręcenie się, kurde, bączków, no. Z niedzielą razem piłeś, przyznaj się. Kurwa, wydało się. Siedzą razem, kurde, kleją. Zdałby się jakiś dowódca, który postawiłby... No to krzyknijcie tam dookoła, czy któryś, kurde, nie może tak postawić. Cholera jasna. No zobacz, pierwszy fob kurczę na tym, na mapie, nie? No bo reszta się rzuciła niby do obrony. Oni chcą, kurde, walczyć, ale nie wiem jak oni chcą walczyć, tak szczerze powiedziawszy, nie? Ale ogólnie rzecz biorąc, to teraz tak, czekajcie sekundkę. Ile my tutaj co... Dobra. Podjeżdżaj tam. Nie pytam, w których paczkach chipsów znalazłeś prawo jazdy. To były Cheetosy. W Cheetosach, dobra, stój. Okej. Dobra, bo widzę, że tutaj, kurde, naprawdę nikt nie chce, kurde, nikt nie chce grać w skład. Nikt nie chce się przygotowywać, dobra. Nie chcą grać w skład, no, nie chcą grać w pitu, kurde, ale nie chcą grać w skład, no. Mamy struktur, nie mamy, kurde, nic. Wyładowujcie, panowie, wyładowujcie. Ej, no, żuczki, moje kochane, kurde, belek, no. Żebym ja musiał im mówić? No zejdź, kurwa, mać. A zaraz normalnie strzelać zacznę. Budujemy, buduj. Z łopatami, panowie. Piękny taki jełop, kurwa. No, zaraz go zastrzelę. Strata pozycję, kurczę. Tak jakby, kurde, majtkami machał, kurde, z gołą dupą i krzyczał wszystkim, tu jesteśmy. Zobacz. Nie, jest do kapitana. Po prostu przy kapitanie, zaparkuj za naszymi budynkami, żeby zaparkuj, po prostu był dostępna amunicja z niego, no, tak? No, przodu jeszcze. No tam na 320 widziałem, że jedzie jakiś pojazd. Ale... Tam widzę, dobra, to niech jeden lat zostanie tutaj, a drugi pójdziemy tam do tych budynków najbardziej wysuniętych, zobaczymy co tam możemy ustrzelić, nie? No my raczej nie mamy. Takiego? Rzeka, nie, ja się jeszcze nie znam. Nie, panie, jak wszystko, co nowocześnie wygląda, to nie nasze. A, to na pierwotne. Jak wygląda jak skrap, to jest nasze. I jak wygląda nowocześnie i ładnie, to jest wrogie. Jak się walić. Jak biegnie i ma ładne buty, to wróg. Jak ma zasrane Adidasy, to nasz. I szmata na mordzie. No i szmata na mordzie. Ty, ale no i oni tutaj... podchodzą cały czas. Piechota na tym znaczniku, gdzie oznaczyłem wcześniej. Masz tutaj w polu, panowie. No. Panowie, i daleka od okien. Od okna metr półtorej i wtedy dopiero obserwować, nie? I prowadzić ogień. Jak będziecie stali bezpośrednio w oknie, to... O, dostałem. Proszę cię podnieść, uważajcie. Nie podchodzi do... Ale tu coś cięższego trzeba. Wszyscy na glebę. Na glebę. I wychodzimy z tego budynku. Tutaj jest pozycja spalona. Pozycja spalona, także tutaj nie ma sensu ginąć. Nie ma sensu ginąć. Dobra, budynek, ostatni budynek, lewa strona, prawe okno, pierwsze piętro. Nie, to jest pojazd, czekaj. Nie pojazd, tam jest piechota. Ale nas minął to ja pojazd. Mówię... Aha, dobra, no to walić go! Kurwa, panowie, jak obserwujecie? Pany, nie śpimy, nie dubimy w nosie, po to tam jesteście, żeby nikt do miasta nie wjechał tamtędy, nie? Jak ktoś zginie, może wziąć tego, jak to się nazywa, inżyniera i zaminować to, kurde, to kurwa, tak, dalej tam jest. Darkness, wejdź na pierwsze piętro i w ostatni budynek, z lewej strony, na pierwszym piętrze, prawe okno, na pierwszym piętrze, przypierdol w ten budynek, z tego, z AEK. Jak tu granat leci, to...
No będzie co, no? Flaczki, flaczki będą, no. Na tym ostatnim... O! Dzięki. No właśnie chciałem powiedzieć, czy gościu nie żyje. No to... O tam właśnie. No i bardzo dobrze, misja wykonana pozytywnie, dostajesz nagrodę uśmiechniętego taliba. Pięknie. No, dostałem taką zajebistą nagrodę wysadzonego taliba, no ale chuj. Pasuje wszystko. No ale elegancko, bo oni tutaj kurde widzicie, starali się podejść, a tu dupa, nie? Tamci się bronią, oni starają nam się wbić pomiędzy nas, nie? Także raczej trzymajcie. Nikt mnie nie podniesie, co nie? Mogę biec do ciebie jak chcesz, ale nie wiem czy kapitan pozwoli. Biegnij, spokojnie, biegnij. Bo powiedz, że celny strzał, nie? Czekajcie sekundę. Celny. Idealnie w plecy dostałem. Ale zasługi twoje nie będą zapomniane. Ja tu widzę medyka, co mnie weźmie tak ładnie poleczy, co nie? No to Bart, kurde, to jest w chłopie nadworny medyk. Medyk w każdej grze. A bym mnie w sumie podniósł jakiś medyk z innego teamu, no ale... To zawsze bandaż więcej dla mnie. No. To czy ja ci mogę pakę rzucić? Oznaczam wrogie stanowisko ogniowe, bo biegniemy wybudować foba. Znaczy, pojedziemy wybudować foba. Szkoda, że nam tylko jedno loczycie stało, co nie? Potrzebuję tak, normalny specjalista od prawurowej jazdy samochodem marki Cinquecento. A to nie ja się ślizgam. Nie? Ja wpadam w poślizgę często. A gwałty? To na zlecenie i bez. Ja nie wiem, czy jest sens tam teraz jechać. No, no posiedzieć po prostu w tym samochodzie. Wiesz co? No, włącz radyjko jakieś. Nie ma jakiejś stacji fajnie? Coś by pograło, podpało, coś nie? Nie ma miejsca na mnie, dobra. Nie? Bailando, czy coś? Nie ma ten. Szybko poszło. No, c'est la vie. Habla. Help me. Dobra. Kapitana podniosłem. Pierwsza z drogi. Dobra, kolejna poproszę. Co? Jak jest ten... Jak kurde niech rzuci skrzynkę za mną. Już poleczę. Ja się sam uleczę. Normalnie kurde. Kupa. Dobra, panowie. O, bo boli dupa! Boli! To chyba krzyknął, że go coś boli, nie? Panowie, słuchajcie. Zajdźcie z tej drugiej skrzynki. Jest coś takiego jak sektory ogniowe. Każdy zajmuje sektor, załóżmy. O 3, to jest skrzynka koło mnie. 30 i pilnuje. To nie ma tak, że liczę, że kolega będzie patrzył i patrzy w ścianę, nie? Każdy obserwuje. Obserwujecie przez pole, jak coś jedzie, to od razu krzyczycie, nie? Northwest, kurde. Coś tu no budzi się. Ale. A budzik, kurde, tak, bo ja z 77 ma 15 roboty. I się zbieram. Dobra. Nie no, jest okej, panowie, no. Tam nic nie poradzimy, trzymamy tą miasta. Tu zaraz będzie gorąco, wiesz. Też naprawdę zaraz gorąco. Ale traciliśmy Rejnika, nie? Kurna, tak żałuję tego pierwszego, że jeszcze jem, że może będzie ciut za blisko ten pojazd. Nie zdążyłem. Bo dostał, ale się nie odpalił, nie? Ktoś mi rzuci tutaj ten... Gdzie jest rifleman nasz? Jestem tu. Nie, to rzucę mi tutaj ten, ja sobie wezmę Rejlika, postawię Rejlika, bo jak jechali, to... Proszę bardzo. Dobra, panowie, czekajcie, przypuśćcie. Przepraszam, że nie wiem. Wrogi lodzi. Mam zawiniątkę. A tak, Marek. Tak? Jak daleko? Odległość? Aha, no to jak dasz radę go trafić, to go jest, nie? Dobra, Rayleigh stoi. Jak coś, Rayleigh stoi, panowie. Tylko starać się sobie pomagać, nie?
To tutaj to loży, co się pali, to żeście rozwalili teraz? Tak, no. Tak. No to, to kurde, zdolna drużyna, no. A na pewno było wrogie? A było you killed team member? Nie, bo ono na nowoczesne wyglądało, to odjebaliśmy, co nie? Nie, żarówka nawet, jest, my nie mamy ono nawet jak, ono nawet jak się pali, to wygląda za dobrze na nasze. Tak. Coś w ten deseń. Tak. Ej, jedziemy, ej, lawka wroga. Ten park. Kurde, czemu? O, ja pierniczę. Czekajcie. Podnoszę kogoś. Pojechał. Dobra, czekajcie, chyba jeszcze czołg jedzie, nie? Podnoszę. Panowie, lecimy. Nie spać, zwiedzać. Ale coś ja się trzy kroki cofnąłem od tego, od szeguna, bo bym też padł. No to Szogun, masz kolegę obok. Jest piechota na 350. Na, po prostu z tamtej strony co przyjechali. Tak. M1 dostał, także się oni już... Tam dalej jedzie, tam jest drogi lodzi. Strzelają z zakodu. Gdzie ten law? Możecie go oznaczyć tak, żebym wiedział, czy jest dystans do niego? Oj, to teraz to nie teraz to. I cofaj. Cofamy się, chodź. Stary, uciekaj tam. Tam biją, kurde. Ja bym zmienił lokalizację trochę. Lokalizację? Panie, jak zmienimy, nie możemy się cofnąć. Ani kroku w tył, kurde, ale hakbar i już, no. To mówisz, że w tył. Ja się cofnę do przodu. Panowie, ale za blisko. Możecie zawsze do drugiego budynku wpaść. Szoguj, dasz radę ten czołg oznaczyć markiem, żeby można było odległość jego zmierzyć. Panowie, nie wstawajcie do okien. Kolega leży, a, to podnosi dobra, się. Dobra, oberwałem. Wywalił. Granat, kurwa. W ogóle co tu się, kurwa, dzieje? Coś granat wrzucił. Atakują. A, wchodzą! Kurwa. Dobra, panowie, no, zostało nam hand to hand, kurde. Hand to hand combat normalnie, kurde, walimy. Temat. Kurde, sorry. A tu ty... To mnie postrzelił. A to tu są. Druga strona. Nadal. Cholera jasna. Stopa, no. Za późno, cholera jasna. Za późno. Ale jest wojna. No, stary. Jako jedyny żywy. Ale jest wojna. Ja nie mogę wyjść z budynku. Rozjechali nas, muszę powiedzieć. No ale to akurat kurde, przy sprawnej drużynie przeciwnika po stronie kurczę belek drugiej kanadyjskiej to ciężko jest mnie rozjechać. Ale muszę powiedzieć, znaczy powiem tak, żeby trochę więcej doświadczenia było w składzie, ale to też kasę bym się nabyło, nie? To wiesz, byśmy sobie troszeczkę może lepiej poradzili z tym przesłukiem, ale patrząc na to, jak się użyli, żeby wjechać w nas, to powiem, i tak żeśmy się długo utrzymali. Ale oni już mocno dbali o te pojazdy, no bo dostał tak. Raz ode mnie, to od razu uciekał, nie, że tak, czekał. Tak.
Także ogólnie bardzo ciekawa gra, bardzo fajna rozgrywka. Może nie tyle co naszej całego teamu, ale drużynowo całkiem przyzwoicie, naprawdę, kurczę, bo mówię, to metodą prób i błędów, to jedyny sposób, żeby nauczyć się grać w skład, to jest po prostu grać w skład, nie? I się uczyć na własnych błędach, nie? Tego ja od razu przepraszam za mnie. A nie, spoko, przepraszam, nie ma tego, tu wiesz, większość nowych jest i ten, ale to nie o to chodzi, wiesz, mnie początek rundy troszeczkę rozbroił, bo na początku rundy nikt nic nie robił, nie budował, nikt nic nie robił logistycznie, a jak nikt nic nie robi logistycznie od samego początku, to wiadomo, że będziemy... Ja już dlatego tylko wybudowałem na tym ostatnim punkcie i na tym następnym, nie? GG, lads, we tried. Dlatego, że po prostu, no, wiedziałem, że kurde, że nie da się nic więcej zrobić, no, po prostu. Także jak widzicie, jeżeli chodzi o skład wise, to naprawdę bardzo fajnie to kurde poszło, daliśmy radę, coś tam porobiliśmy, powalczyliśmy, także zastrzeżeń tutaj nie można większych mieć. No i co, panowie, ja wam bardzo dziękuję, ja będę uciekał, bo mi się dzieci pozabijają.